czasy, kiedy zamawialiśmy portrety głów rodziny, zbiorowe czy portrety dziadków? Miejmy nadzieję, że nie, choć definicja członków rodziny zdaje się zmieniać. Mhm. Być może dlatego coraz większą popularnością cieszą się robione na zamówienie portrety czworonogów. Nasze zwierzęta, czy to psy, czy koty, są dla nas często ukochanymi przyjaciółmi. Zdarza się, że traktujemy ich jak członków rodziny lub jak siebie samych. Na dość ciekawy i oryginalny pomysł wpadła Emilia Jajus. Na co dzień mama dwóch uroczych bliźniaczek zajmuje się również malowaniem portretów naszych ukochanych pupili. Od czego się zaczyna? A przede wszystkim od rozmowy z osobą, która chce mieć taki obraz zrobiony. Mhm. Z zapoznaniem się z osobą, z psem. Mhm. Co taka osoba by chciała zobaczyć na obrazie. Następnie robimy sesję zdjęciową. A, to od sesji się zaczyna? Zaczyna się od sesji zdjęciowej, dlatego że piesek niestety nie usiądzie w jednej pozycji na długi okres czasu. Prawda. I musi być zrobiona sesja zdjęciowa. Zazwyczaj to zabiera około 20-30 zdjęć, żeby znaleźć to jedno odpowiednie, które pokazuje osobowość pieska. No proszę, to tak zupełnie jak z osobą niemalże. Dokładnie. Kolejny etap po sesji to wydruk wybranego zdjęcia. I rozpoczyna się proces, tak? Rozpoczyna się proces zazwyczaj od tła. Też rozmawiamy o tym, jakie byłoby tło. Czy to, co jest na zdjęciu, czy po prostu tak jak na przykład na tamtych obrazach, wybieramy neutralne tło. Mhm. Zaczynamy od tła, krótko mówiąc. Od tła. No to na jakim tle sobie wyobrażamy Guinnessa? No Guinness jest brązowym pieskiem, więc polecam bardzo jasne tło, żeby mógł bardziej się pokazać na dobrze wypaść po prostu. Dobrze wypaść. Powiedz mi, Emilia, ile czasu trwa powstanie takiego portretu? Zależy od wielkości. Zależy od wielkości. Może trwać najmniejszy portret, który robię 8 inczów na 10, około 2 dni, a do 24 na 36 może wziąć nawet 2 tygodnie. Ta cała historia z malowaniem zwierząt, jak ona się narodziła i kiedy? Czy to wynika właśnie z tego, że ty, jak się domyślam, kochasz zwierzęta? Kocham zwierzęta. Zawsze byłam wychowana wokół zwierząt. Mhm. Nawet w Polsce zawsze mieliśmy mnóstwo zwierząt, tak zwanych ulubieńców, pets, psy, kotki, chomiki. Ale to nie jedyne zwierzęta, które maluje Emilia. Na liście ulubieńców znajdują się nawet słonie. Dlaczego słonie? Słonie bardzo mi się kojarzą z rodziną. Rodzina z bliskością, wspieraniem się i słonie takie są. Zaczęłam je malować z natury. Zaczęłam je malować, jak urodziły nam się dziewczynki, nasze bliźniaczki, 2 lata temu. I od wtedy zaczęłam malować słonie, oprócz piesków, kotków. A kiedy odkryłaś, że ty masz w sobie taki talent, że możesz malować? Bo ja na przykład, jak chcę namalować psa, to mi wychodzi słoń. To też jest sztuka. Zaczęłam, bardzo dużo rysowałam, jak byłam dzieckiem. Kochałam rysować kredkami, ale w szkole podstawowej raczej to było tylko plastyka, nie było to brane na poważnie, nie skupiłam się na tym, ale zawsze byłam, nieskromnie powiem, najlepsza w klasie. I później skupiłam się na też kreatywnych, na kreatywnej dziedzinie, poszłam do technikum odzieżowego i skupiłam się na kreowaniu stroi. Bardzo to lubiłam. Jak miałam 20 lat, przeprowadziłam się do Kanady, dosłownie z maszyną w ręce. Jednak ani maszyna, ani późniejsze wykształcenie biznesowe nie wygrały z pasją, która Emilii towarzyszy od urodzenia. Powiedz, Emilia, a jakie są twoje plany najbliższe w związku z twoją pasją? Najnowszy projekt, który ostatnio pomyślałam, że bardzo bym chciała zrealizować, nazywa się Obrazy ulubieńców znanych osób. Jest to projekt, który bardzo bym chciała zrealizować, oferując znanym osobom, które wielu z nich ma swoich ulubieńców, pupilków. Chciałoby mieć takie obrazy. Chcę stworzyć album, w którym będzie pokazany taki obraz
tego pieska, kotka. Również zdjęcie tej osoby, właściciela, razem z tym psem lub kotkiem i z obrazem. I krótka historia o ich wzajemnych stosunkach. Emilia, bardzo ciekawy projekt, bardzo mi się podoba, ale ja muszę tutaj na chwilę się przerwać i musisz przyznać, że w przypadku Guinnessa miałabyś fantastycznego modela bez sesji zdjęciowej, nieprawdaż? Myślę, że możemy odwrócić szpalogę. Ada, zastanawiałaś się nad portretem dla swojego psa? O, Ania, mój pies jest za mały na duży portret. Po przerwie na reklamę, dalsza część programu, a w nim muzyka.